Za nami losowanie, więc już wiemy, z czym się będziemy mierzyć, z czym się Iga Świątek będzie mierzyć i oczywiście dwie nasze Magdy, które się wspaniale walczą. Super tenis, super igrzyska, można tak powiedzieć. Igrzyska olimpijskie w Paryżu już za chwilę, ale nami wszystkimi targają emocje olimpijskie, emocje sportowe, ale przede wszystkim dla fanów tenisa emocje tenisowe, bo mnóstwo się będzie działo tenisowego właśnie w Paryżu. Podejrzewam, że pełen emocji, dreszcze podejrzewam, może mieć po losowaniu par drabinki na Rolandzie Garrosie Michał Chojecki, z którym się łączę. Michał Chojecki jest na miejscu w Paryżu. Cześć Michał. Cześć, bonjour wszystkim, witam. Bonjour, Michał, zanim o losowaniu powiedz, co cię tam spotkało, co cię zaskoczyło, jak pierwsze wrażenia z Paryża? Znaczy no, myśmy dolecieli wczoraj bardzo późno wieczorem, mieliśmy straszne opóźnienie samolotu, w ogóle był niesamowity chaos, więc no za dużo jakoś doświadczeń nie zabrałem. No przed chwilą właśnie śledziłem losowanie, które się z mocnym opóźnieniem zaczęło, to chyba w związku z bardzo późną rezygnacją Andy'ego Murraya, tam po prostu musieli ten cały system przebudować, zmienić to wszystko i dlatego to losowanie tak późno się zaczęło. No i cóż, no za nami losowanie, więc już wiemy, z czym się będziemy mierzyć, z czym się Iga Świątek będzie mierzyć i oczywiście dwie nasze Magdy, które się wspaniale walczą w Paryżu, więc też dużo można oczekiwać po ich występie. No i losowanie, to jak sam dobrze wiesz, no mogło być lepsze. Mogło być lepsze, więc chwilę o tym, jak to losowanie wyglądało, a ty za chwilę na pewno to skomentujesz fachowo. W pierwszej rundzie Irina Camelia Begu, to jest Rumunka. W drugiej rundzie ewentualnie albo Podorowska, albo Pary. W trzeciej rundzie ewentualnie możliwe Noskowa albo Rosjanka Schneider. W ćwierćfinale ewentualnie, że rzeczywiście Iga tam dojdzie, może już być Ostapenko, z którą Iga nigdy nie wygrała, albo Karolina Woźniacki, ewentualnie Daniel Collins, ewentualny półfinał, to jest możliwe, Rybakina Osaka Muchowa i w ewentualnym finale wszyscy marzymy o tym, żeby Iga do niego doszła, Pegula, Paolini albo Goff, takie są najmocniejsze zawodniczki, na które Iga tam może trafić. Mogło być lepiej, mogło być gorzej, takie przeciętne dla Igi to losowanie, średnie na jeża, Michał. Znaczy tak, pierwsza runda będzie takim no, dość łagodnym wejściem. Irina Camelia Begu to jest taka zawodniczka, bardzo doświadczona Rumunka, ale ona ma za sobą bardzo duże problemy zdrowotne. Ona wypadła z pierwszej setki. Myślę, że teraz gra w ogóle w tym turnieju olimpijskim pewnie dzięki zamrożonemu rankingowi, bo ona już bardzo była nisko w rankingu i widziałem, że ukrywała się w jakichś tam turniejach niższej rangi. Iga grała z nią, pamiętam, raz parę lat temu na Wimbledonie i rozgromiła ją na trawie. Prawda, Begu na morsce jest lepsza, no ale myślę, że tutaj ten mecz powinien być pod całkowitą kontrolą. Natomiast no, w drugiej rundzie albo francuska Perry, która jest taką ciekawą zawodniczką, dość groźną, albo dobrze pewnie znana kibicom Igi Świątek Nadia Podorowska, to jest taka Argentynka, którą Iga grała w półfinale Roland Garros na drodze do tego pierwszego sensacyjnego triumfu w 2020 roku. To jest zawodniczka specjalistka od mączki, taka właśnie ciekawa Argentynka. Natomiast no tutaj oczywiście też Iga będzie faworytką, powinna, jeżeli oczywiście do tego meczu dojdzie, zdominować fizycznie tą Argentynkę, mimo tego, że rzeczywiście na mączce ta dziewczyna grać potrafi, no ale wiadomo, no nikt nie potrafi tak grać na mączce jak nasza Iga. Natomiast no potem już się pewnie zaczną schody, no bo potencjalna trzecia runda to jest Linda Noskowa. Jak żeby inaczej, zawsze gdzieś ta Czeszka tam się gdzieś czai, czeka na Igę. No Iga już z nią grała kilka razy w tym roku. No i pamiętam oczywiście doskonale tą bardzo przykrą, sensacyjną porażkę w Australian Open. Potem już Iga sobie lepiej radziła z Czeszką, ale te mecze też wszystkie były trudne, takie wymagające i naprawdę no, nie będzie łatwo. No i oczywiście to, o czym wspomniałeś, ćwierćfinał, bardzo możliwe starcie z Jeleną Ostapenko, czyli słynną łotewską zmorą Igi Świątek, której jeszcze Iga nigdy nie pokonała. Teraz było blisko ich meczu na Wimbledonie, natomiast Iga wcześniej odpadła z Putincewą. Natomiast no, ja powiem tak, no, jeżeli gdzieś trzeba
gdzieś w końcu trzeba pokonać tą Ostapenko, a gdzie nie będzie najłatwiej tego zrobić, jak właśnie na tych ukochanych kortach imienia Rolanda Garrosa, które no, śmiało można nazywać takim drugim domem Igi Świątek, bo no, nigdzie indziej Polka tak dobrze się nie czuje, jak właśnie na tych kortach. O ile Ostapenko do tego ćwierćfinału dojdzie, bo często mam wrażenie, że my rozmawiamy sobie o drabinkach, o tym, kto na Igę będzie czekał, a te zawodniczki wcześniej się wykruszają. No tak, no właśnie to jest takie trochę dzielenie na niedźwiedziu, a często ta tańcowa rzeczywistość brutalnie weryfikuje te wszystkie symulacje, domysły, kto z kim będzie grał w której rundzie, więc spokojnie na razie skupmy się na tym, żeby Iga weszła dobrze w ten turniej i oby było tak, jak powiedział niedawno w rozmowie ze mną Lex Sidor, który mówi, że właśnie no, kluczowe będą te pierwsze dwa mecze, żeby Iga tak się trochę okrzepła z tą atmosferą, żeby ta taka no, olimpijska trema troszkę już z niej zeszła i że jak już się rozpędzi, to naprawdę ciężko ją będzie zatrzymać, właśnie tak jak niedawno właśnie było na tych kortach w czasie Roland Garros. Powiedz Michał, które zawodniczki twoim zdaniem, twoim okiem są najgroźniejszymi, najlepszymi zawodniczkami na mączce, oczywiście poza Igą Świątek, które na tej mączce czują się najlepiej? Znaczy, ja powiem szczerze, że na pewno sporym zagrożeniem może być Barbora Krejcikowa, która no, pamiętam, niedawno wygrała w wielkim stylu Wimbledon, to jest zawodniczka bardzo taka wszechstronna, świetna, taka no, turniejowa, potrafiąca się rozkręcać w czasie turniejów. No, pamiętajmy, że to jest zawodniczka, która na mączce też świetnie sobie radzi, bo to właśnie ten jeden Roland Garros, którego w ostatnich latach Iga nie wygrała, to właśnie Barbora Krejcikowa go wygrała w 2021 roku. Więc to jest na pewno no, mocna też kandydatka do medalu. No poza tym oczywiście Coco Gauff, tutaj oczywiście kibice Igi mogą się uśmiechnąć, że jak to Coco, bo przecież no, Iga ją regularnie lała poza tym jednym meczem w Cincinnati. Natomiast to Coco, dopóki nie trafia na Igę albo inną zawodniczkę, która jej nie pasuje, no to jest mocna zawodniczka. Ona to jest wiceliderka rankingu, na mączce radzi sobie bardzo dobrze i myślę, że można się spodziewać, że po tej drugiej stronie drabinki dojdzie daleko. No i jest oczywiście Jelena Rybakina, o której się zawsze mówi, że jest gigantyczny potencjał, też na mączce dobrze gra, no ale pamiętajmy, co się stało ostatnio właśnie choćby na Wimbledonie, gdzie wszyscy już, tak jak teraz mówią o Idzie, że jest taką no, murowaną faworytką, tak samo się mówiło o Jelenie Rybakinie, a w bardzo słabym stylu odpadła, więc no to jest taka jednak zastrzeżenie, że to nigdy nie wiadomo, jak ona trafi ze zdrowiem, z formą, czy nagle nie przytrafi jej się gorszy dzień, ale oczywiście Rybakina, która jest w połowie Igi Świątek, też jest dużym zagrożeniem, przynajmniej w mojej ocenie. Kiedy poznamy datę, godzinę meczu Igi? Tego nie wiem. Prawdopodobnie taki jest komunikat, że terminarz jakby meczu będzie ogłaszany w wieczór poprzedzający dany dzień. Natomiast no, zazwyczaj przed pierwszymi rundami ten taki grafik, order of play po angielsku, jak to się mówi, pojawia się wcześniej. Zobaczymy, no po prostu trzeba będzie śledzić i pewnie organizatorzy wkrótce to ogłoszą. Powiedz mi jeszcze, mamy dwie zawodniczki jeszcze w drabince, dwie Magdy, Magda Fręch, Magda Linet. Fręch zmierzy się z Wiktorią Tomową z Bułgarii, natomiast Linet z Mirą Andrzejewą, Rosjanką. No na pewno Magda Linet wylosowała gorzej, bo Mira Andrzejewa to jest taki ogromny talent, zresztą niedawno właśnie doszła do półfinału Roland Garros, w którym przegrała z Jasmin Paolini, no to pokazuje, jak też świetnie sobie radzi właśnie na tych kortach. Więc, no ale no pamiętajmy o tym, że Magda Linet naprawdę ostatnio pokazuje się bardzo fajną formę. No w Pradze prezentuje się dobrze, doszła teraz do półfinału. To samo zresztą Magdalena Frank, która no z Tomową myślę, że będzie miała dużo łatwiej niż Magdalena z Andrzejewą, ale myślę, że obu Mag nie można skreślać. Jeżeli tą formę z Pragi przeniosą na turniej olimpijski, to myślę, że naprawdę może być fajnie, ciekawie. Ja mam takie wrażenie, że dużo więcej niż o dziewczynach, które będą występowały na kortach Rolanda Garrosa na Igrzyskach Olimpijskich, dużo więcej mówi się o Hubercie Hurkaczu, czyli tym, którego w Paryżu zabraknie. No,
Ta jedna kontuzja Huberta Hurkacza rozsypała wszystko. Całą tę piramidę polskiego tenisa na igrzyska rozwaliła. No bo tak, przez to Iga Świątek nie ma partnera do mixta, przez to Jan Zieliński nie może wystartować w deblu, czyli teoretycznie dwie kolejne szanse medalowe nam uleciały. Jak ty oceniasz tę aferę wokół Huberta? Znaczy, jak oceniam? Przede wszystkim jest to na pewno bardzo przykra sprawa, bo przez ten jeden niefortunny upadek Hubiego i tak się to potem potoczyło, to straciliśmy, no tak jak mówisz, no trzy medalowe szanse, no bo Hubi w singlu się wykruszył. Przez to, że nie gra w deblu, to Janek Zieliński też nie może zagrać w mixie, więc Iga straciła partnera. Natomiast no, tak jak już wielokrotnie komentowałem w mediach społecznościowych, no takie stawianie sprawy, że Hubert powinien tu przyjechać, zagrać z kontuzją w deblu i potem skreczować tylko po to, żeby Jan Zieliński mógł zagrać w mixie, to dla mnie takie teorie są kompletnie niedorzeczne. To by było kompletnie no, takie nie fair, może nie oszustwo, ale takie no wizerunkowo po prostu bardzo nieładne zachowanie, takie sprzeczne, przynajmniej w mojej ocenie, z duchem sportu, olimpizmu. I takie zachowanie było po prostu nieładne i myślę, że Hubert, który jest takim zawodnikiem zawsze starającym się postawić fair play, to między innymi tym też się chyba kierował, decydując się po prostu na taką no, rezygnację, uznał, że nie jest gotowy na ten występ olimpijski, zrezygnował. Natomiast no, jedne mam zastrzeżenia do Huberta i do jego zespołu, że jeżeli chodzi o taki no... przepływ informacji, informowanie i kibiców, i mediów, jaka jest w ogóle jego sytuacja zdrowotna, jak to wszystko wygląda, no mógłby być lepszy. Ja nie rozumiem, dlaczego to wszystko było robione, jakieś takie tajemnice, jakieś takie no, w zasadzie no, przykrej sytuacji, w której Hubert jest tak naprawdę ofiarą no, tej przykrej kontuzji i to jest jego ogromny dramat, to stał się takim przedmiotem ataków, niektórych uzasadnionych, niektórych nieuzasadnionych, ale ja myślę, że cała taka po prostu przepływ informacji, informowanie tego, jaka była jego sytuacja z tą kontuzją i w ogóle szanse na jego występ mogły być lepsze. Jesteś po stronie tych, którzy bronią Huberta Hurkacza w tej sytuacji, ale no, po drugiej stronie też jest wielu kibiców. Ja mam wrażenie, że Polska podzieliła się trochę na dwa obozy. Jeden obóz, w którym ty jesteś, którzy Huberta bronią, a drugi obóz bezpardonowo Huberta atakuje. W tym obozie atakującym w pewnym sensie jest nawet szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz, który powiedział wprost, mógł Hubert przyjechać do Paryża, podbić wejściówkę i umożliwić Jankowi Zielińskiemu występ w Paryżu. O co chodzi? Może szybciutko wyjaśnij, Michał, jak sytuacja wygląda. Co musiałby Hubert Hurkacz zrobić, żeby Jankowi Zielińskiemu umożliwić występ w Paryżu? No tak jak mówiłem, no musiał po prostu wystąpić w tym turnieju jako uczestnik, przystąpić do rywalizacji i potem no, albo zagrać. No ja tak naprawdę to ja nie wiem, jaka jest jego sytuacja zdrowotna. Czy to jest tak, że on tą kontuzję już wyleczył i istniało po prostu ryzyko odnowienia się urazu, czy to jest tak, że on jest cały czas po prostu kontuzjowany i nawet nie mógłby się jakoś swobodnie poruszać. Natomiast no, cała ta idea właśnie tego takiego w mojej ocenie nieładnego rozwiązania problemu, to właśnie była taka, że on miał wystąpić, zagrać tą kontuzją, potem skreczować ewentualnie w tym meczu, gdyby był dalej niezdolny do gry. I dzięki temu Janek Zieliński, jako uczestnik już pełnoprawy turnieju dublowego, wskoczyłby do turnieju mixta razem z Igą Świątek. Natomiast no, tak jak mówiłem wcześniej, moim zdaniem takie zachowanie byłoby bardzo nieładne. Też myślę, że nawet niezgodne z jakimiś tam zasadami, kto wie, czy organizatorzy nawet by nie zdecydowali się na jakieś ukaranie tego typu postawy, bo na przykład jest tak, że zawodnicy w turniejach szlemach, kiedy przyjeżdżają na turniej z wyraźną kontuzją i kreczują w pierwszych rundach tylko po to, żeby po prostu zgarnąć tą taką ogromną premię za występ w pierwszej rundzie szlema, to teraz od paru lat wprowadzili takie zasady, że wtedy są karani odebraniem całej premii finansowej, więc ja myślę, że tenisowe władze takie właśnie postawy tępią, uznając, że to jest po prostu postawa nieuczciwa, niezgodne
zasadami fair play. Tutaj wbije może trochę kij w mrowisko, natomiast czy ta sytuacja może popsuć relacje pomiędzy Hubertem Hurgaczem a Igą Świątek? Mówi się, Tomasz Smokowski powiedział, że Hubert Hurgacz nie odbierał telefonu od Igi Świątek. Jak sytuacja wygląda? Znaczy ja myślę, że to są jakieś, nie wiem skąd Tomasz Smokowski tego typu informacje miał, natomiast zaraz potem jak właśnie wybuchła taka zamieszanie w mediach społecznościowych, ja po prostu zwróciłem się do zespołu Igi Świątek, do jej PR menadżerki z prośbą o komunikat i dosłownie po chwili dostałem takie oświadczenie obozu o tym, że Iga została poinformowana o sytuacji Huberta i o tym, że on planuje wycofać się z tego turnieju dzień przed tym, jak on to ogłosił, czyli to jakby no przeczy temu, co mówił Tomasz Smokowski, który twierdził, że Iga już w momencie tego zamieszania po ogłoszeniu próbowała się do Huberta dodzwonić i tego nie mogła zrobić. Zresztą teraz ja jeszcze do końca nie zapoznałem się, bo teraz w momencie, kiedyśmy mieli nagrywać to ten program, pojawiło się jakieś wideo na stronie Eurosportu, w którym Hubert tłumaczył całą sytuację i z tego, co widziałem, to po prostu no, on mówił, że był w kontakcie i z Jankiem Zielińskim, i z Igą Świątek i wszystko było jak w najlepszym porządku. No ale to oczywiście no, dużo będzie teraz już takich komentarzy, że on zachował się niekoleżeńsko, że pogrzebał szansę swojego przyjaciela i przyjaciółki na olimpijskie medale tutaj odpowiednio w deblu i mikście. Natomiast ja bym apelował do jakieś takie dostrzeganie też tego, że to jest naprawdę ogromny dramat też tego sportowca Huberta Hurkacza, któremu bardzo zależało na tym występie olimpijskim. On przeżywa tragedię i naprawdę starał się to wszystko zrobić jak najlepiej. Takie jest po prostu życie. No, z elementem życia sportowca są też kontuzje, często takie właśnie sportowe tragedie, jak on teraz przeżywa Hubert. Natomiast myślę, że PR-owo mogli to lepiej rozegrać. Nawet od razu powiedzieć, nie ma szans, Hubert nie pojedzie. Albo Hubert będzie walczył, dajcie nam 5 dni, za 5 dni damy wam informację, czy Hubert pojedzie na igrzyska, czy nie. A tutaj mamy informację, że jedzie i nagle jak wszyscy myślą, że jedzie, no to nie jedzie i jest wielkie rozczarowanie. Znaczy ja myślę, że po prostu Hubert do końca wierzył, że uda mu się tę kontuzję wyleczyć i że będzie zdolny do gry, dlatego on jakby no wstrzymał się przed jakimiś takimi deklaracjami, no bo tak naprawdę skoro nie wiedział, to po prostu nie chciał albo jakoś rozbudzać nadziei kibiców, albo ich jakoś rozwiewać, skoro jeszcze widział, że ta szansa na jego olimpijski występ istnieje. No tak to przynajmniej tłumaczę, że może no choćby jakby no, czytając wypowiedzi lekarza ortopedy, który przeprowadził ten zabieg, no to on też był w zasadzie już po tym zabiegu artroskopii, który się odbył ponad tydzień temu, był optymistą i twierdził, że są bardzo duże szanse na występ Huberta w Paryżu, więc no po prostu ta rehabilitacja widocznie nie przebiegała tak jak sobie to wymarzyli, zakładali w tym jakby optymistycznym wariancie. No i w końcu ta decyzja musiała zapaść taka, jaka zapadła. Jeszcze na koniec zapytam cię podchwytliwie może trochę, jak mocno czekasz na mecz drugiej rundy singla panów na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu? Na który? Na mecz pewnego Serba z pewnym Hiszpanem. Zmierzą się w drugiej rundzie. No oczywiście wielki hit i wielkie emocje. No w ogóle naprawdę tutaj jest niesamowite. Są takie no jakby to mówiąc, no przysmaki w tej całej tenisowej urcie, bo też pamiętajmy o tym, że Rafael Nadal zagra debla z Carlosem Alcarazem, więc no w ogóle dla fanów tenisa, zwłaszcza kibiców tych dwóch tenisistów, też jest naprawdę wspaniała sprawa. No naprawdę no, szykują się wielkie, wielkie tenisowe emocje w tej całej olimpijskiej otoczce. Naprawdę myślę, że fani tenisa śledzący no takim no, z większym zainteresowaniem właśnie ten turniej tenisowy niż inne dyscypliny. Myślę, że powinni być bardzo, bardzo zadowoleni. Wielkie święto się tenisa szykuje. Ty za chwilę, Michał, ruszasz z tego, co rozmawialiśmy, na tur po wiosce olimpijskiej, prawda? Tak, udało mi się trafić na listę mocno selekcjonowaną, więc miałem duże szczęście, więc za parę godzin ma być wiosce olimpijskiej. W formie takiego właśnie turysty będę ją zwiedzał. Myślę, że ci organizatorzy Igrzysk Olimpijskich oglądają super tenis i wiedzą, z kim mają do czynienia. Michał, dziękuję ci bardzo za rozmowę w imieniu naszych widzów. Trzymaj się ciepło, uważaj na siebie tam w Paryżu. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo, pozdrawiam wszystkich kibiców.
To był super tenis, to było łączenie z Michałem Chojeckim, który w sercu wydarzeń w Paryżu oczekuje na mecze Igi Świątek i w ogóle występy polskich sportowców na Igrzyskach Olimpijskich. To nie, to było pierwsze, ale no oczywiście nie ostatnie łączenie z Michałem, tenisowe łączenie z Michałem podczas Igrzysk Olimpijskich. Będzie tego więcej. Dziękuję bardzo, Przemek Ofiara. Widzimy się przy następnej okazji, już pewnie po pierwszym meczu Igi Świątek. Do zobaczenia, cześć!